Winter Trip High Five. Ekspedycja Nordkap. Jakieś 2 metry, 2,5? Sam nie wiem. Coś niesamowitego. Dla porównania ram ma jakieś 1,90 m do 2 metrów. Dlatego nie widać moją kamerą, ale jest tak piękna zorza teraz, że nie mam pytań. Kurde, zrobię zaraz zdjęcia i wam pokażę. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Jesteśmy tu od pół godziny na środku pustej drogi i robimy tylko zdjęcia. Zobaczcie tylko, jak te zdjęcia pięknie wyglądają. Pierwszy raz widziałem tak mocną zorzę. Ona już jest troszeczkę lżejsza, więc mam czas i siłę, żeby coś powiedzieć do kamery. Siłę rzeczywiście miałem, ale czasu jednak nie starczyło. No ale nie dziwcie mi się, sami widzicie, jak to pięknie wygląda. O, to jest właśnie pokaz, to zdjęcie pokazuje taniec na niebie. Czekaj chwilę. Cudownie to. Nasze podróżnicze serduszka zostały już rozgrzane przez zorzę, więc pora rozgrzać opony w ramię. Minus 18 stopni. Coś niesamowitego. Słyszałeś nawet? Tak. Jak stryknęło? Już, zobacz, już jest lód. Jest lód. Już jest lód. To 3 sekundy. Yes, we are coming from Poland. Pracował z rybą. I had more success with Polish girls. I would buy something from you. Warto było zboczyć z trasy i nie jechać z Teslą na ładowarkę. Poznałem pana o imieniu Jönor. Cześć, pan jest z Węgier. Pracuje dużo z Polakami tutaj, od 4 lat jest w Norwegii i pracuje w sklepie z pamiątkami. Troszeczkę od niego kupiłem, ale poczęstował mnie przede wszystkim bardzo smaczną kawą. Więc bardzo dziękuję. Przy okazji można powiedzieć, że Jönor ma dziewczynę z Białegostoku, Paulinę, którą również pozdrawiamy. Paulina mieszka kilka kilometrów dalej, w Reine. Lofoty to archipelag na Morzu Norweskim u północno-zachodnich wybrzeży Norwegii. 112 km nieba na ziemi, dosłownie. Jeśli zastanawiasz się nad tym kierunkiem podróżniczym, to przestań się zastanawiać. Możesz przyjechać tu zarówno zimą, jak i w lecie. Te widoki zawsze będą tak samo zapierać twój dech w piersiach. Ja przyjechałem tu kiedyś busem, dziś jestem tu ramem i coraz bardziej przekonuję się, że ram to najbardziej praktyczny samochód na świecie. Na Lofotach miałem wiele przerw, zbaczając z trasy. Karmiłem swoje oczy przez większość dnia. To było jak legalny narkotyk. To jest niesamowite, jak łatwe w dzisiejszych czasach jest podróżowanie. Moi dziadkowie nigdy z Polski nie wyjechali. Niesamowite jest też to, jak wiele możliwości daje nam pasja. Dzięki pasji możesz robić tak wiele dobrego. W moim przypadku zarabiam podróżując. Jeszcze nie wróciłem z tej podróży, ale zanim wyjechałem, to planowałem już kwietniową wyprawę. Będę robił dla was więcej takich rzeczy, jeżeli wam się to spodoba, mam nadzieję, że tak. I w kwietniu zrobimy coś grubego razem, naprawdę grubego, gruby wyjazd za granicę. Taki jak był na Ukrainę, taki jak Nordkap, taki też będzie Spring Trip. 4 pory roku z High Five, to jest coś niesamowitego. Royal Trip High Five przerodził się w Winter Trip High Five, a planuję też dla was Summer Trip High Five. Dość tej nostalgii, zapinamy drive, jedziemy dalej. Z każdym kolejnym kilometrem było coraz piękniej. Nie da się opisać tego, co czuję. Naprawdę, jestem tu drugi raz. Nie widać szczytów, uwierzcie mi, że one są na wysokości kilkuset metrów. To, co widzicie, to już jest 300-400 metrów. Drugie tyle jest pod mgłą, pod chmurami. Coś niesamowitego. Kocham Norwegię, kocham Lofoty. Domki, które widzicie teraz w kadrze, to domki typu Rorbu. Były wykorzystywane przez wieki jako schronienie dla rybaków przejeżdżających na ten północny archipelag na połów arktycznego dorsza. Teraz powstały tam hotele dla turystów. K
Kierunek Polska, sorry, ale nie dam rady z nimi więcej. Jesteśmy już właśnie w chatce hobbiciej. Tu jest nasz hobbit. Ale będzie impreza jak trzy. Widziałeś kiedyś takie kieliszki, bo ja nie. Ej, ale dotknij tego, on nie jest okrągły. W sensie... Martuję, spokojnie. Nam alkohol niepotrzebny. Jak wytrzymujesz z dwoma facetami w podróży? Nie jestem sama, jest jeszcze Ajza. No dobra, Ajza to jak pies. Kobieta. Prawie jak pies. Tak jak zawsze, bo zwykle jestem w towarzystwie mężczyzn. Czyli? Kabanosy wegańskie. Taki ekskluzywny medal. Co to jest kabanosy wegańskie? Mam dla was pytanie, Damaris. Mamy cztery łóżka. Z kim dzisiaj śpię? Z Ajzą. Nie, ja zaśpię ze mną. Czyli ja z tobą śpię? Mhm. Na kanapie. Z tobą śpię na kanapie? Mhm. A pierdzisz w nocy? Nie. Ja też nie, piona. Największe nieszczęście ich spotkało. Kupili auto elektryczne. I mimo to... Dzisiaj będziemy spać pod jedną pierzynką. To jest gatunek, który się nazywa grzyb pospolity. Występuje w środowisku naturalnym pod wieloma postaciami. Czasami ma takie czarne kapturki na czubku, czasami bezkapturkowe. Teraz widzimy je przy wodopoju. Tylko lecimy w lesie, kochał. Są upośledzone akurat. No chodź, Ajza. No, rozmawiają do swoich genitaliów. To jest bardzo dziwne. Nazywają mnie nawet po imieniu. Jak można popsuć pizzę mrożoną? Tego wam nie pokażę, ponieważ Damaris nie ma w kuchni, ale ja jestem w kuchni, więc pokażę wam, jak zrobić pizzę. Włożyć ostatecznie pizzę bez papieru. Ale przecież, jesteś ślepa? Przecież mam papier. O co ci chodzi? Zobaczcie. Nie miał. Nigdy nie ufajcie weganom. Oni są jacyś sami krętacze. Ale zanim jeszcze ruszymy w trasę, musimy dmuchnąć welkoma, sprawdzić, czy Daniel i Damaris nie są... Przypadkiem. Śmieszni. Chyba już. Damaris, możesz jechać. Dobrze, to mamy już jedną trzeźwą. Masz szczęście. No nie wierzę, jesteśmy wolni! Alkomat jest oczywiście od firmy alkopatro.pl. Bardzo dziękujemy. I jedziemy dalej! Największym problemem w tej podróży nie jest wcale cały czas rozładowująca się Tesla, bo to jeszcze człowiek jest w stanie przeboleć, ale to, że bardzo szybko robi się ciemno. 5, może 6 godzin jasnego nieba i potem ciemność. No tutaj już jest grubo, tu jest tego śniegu bardzo dużo. Zobaczcie. Coraz dziwniejsze te pojazdy tu. Takie mamy warunki i tego się też spodziewaliśmy. No ale tutaj jest kilka stopni na plusie, więc zaraz autko będzie całe i zdrowe. Znaczy nie jest całe i zdrowe, ale będzie wyglądało znowu normalnie, jak zwykły samochód. Bo teraz wygląda jak taki pożeracz Tesli. Zobacz, jak stanąłem pięknie. Jak to skomentujesz? To jest tak zwane nawet nie na jajeczko. To jest na kartkę papieru. Ładnie. Uczułem się na jajeczko, jak żeglowałem. Nie wiem, czy wiesz, czy wy wiecie, ale praktycznie od urodzenia żegluję. Tam się tak staje w porcie na jajeczko tak zwane. Jeśli zastanawiacie się nad cenami paliw, jakie tu są, to korona to mniej więcej 50 groszy. Zobaczcie, ile kosztuje paliwo w Norwegii. Jakieś 11 zł. Masakra. Dzień dobry. Trochę nas zasypało. Gdzie? Ale mi się spało dobrze. Bo właśnie dlatego, że wesołych, zasypało. Wesołych świąt, Robert. Wesołych świąt, kochani. Mam dla was prezenty. Tak? Nie kłamałem. Największym prezentem było dla nas spotkanie z pierwszymi reniferami. Prawdziwymi, tymi od świętego Mikołaja. Jesteśmy w Tromso w Magic Ice Barze. To jest nic innego jak po prostu taki bar, gdzie się wchodzi, jest minus 5 stopni i wszystko jest z lodu. Kosztowało to nas 500 koron, czyli 250 zł na dwie osoby i mamy w tym powitalnego drinka. Robert, czy ty masz może jakiś alkomat? Jasne, że tak. Mam alkomat od firmy alkopatrol.pl. A, no to pijemy. Spokojnie. Spokojnie, zaraz jak wrócimy do aut, to się zmierzymy. Ostatni łyczek. Idę po następnego. Właśnie widzieliśmy totalnie, zorzę. Niestety... Totalnie niesamowitą zorzę. Była zorza polarna. Było pięknie. Więc jeszcze trzeba się wyszaleć przed końcem dnia.
tak to się robi. Ja to uwielbiam generalnie. Mógłbym tak robić godzinami. A Ram jest w zasadzie dość fajnym autem do tego, bo ma wysoko postawiony środek ciężkości, więc ciekawie się nim upierdziela. O, tu mnie prawie zarzuciło. To pod górkę jedziemy, więc ta prędkość nie jest zbyt duża. Dobra, chyba ci starczy. Tak. Dzięki, sąsiedzie. Ale podjazd zajebisty. Tesla będzie wyciągać. Serio? I macie te swoje auta terenowe. Dobra, stój! Stój, poczekaj. Za duży śnieg tam był jednak mimo wszystko. Musiałem wziąć sprawę w swoje ręce i przerzucić na ten najmocniejszy tryb. Ale to było już fajne, ciekawe. Dawaj jeszcze raz. Dobra. Poczekaj, otwórz. Teraz spotkaliśmy się z Marcinem, bo właśnie zdawali, trochę przerwałem. Maciek miał jechać z nami, niestety ze względów zdrowotnych nie mógł pojechać, ale czujemy się jakby był z nami tutaj. Jeżeli ja wygram, Robert będzie jutro przez cały dzień musiał mówić, że kocha samochody elektryczne. No dawaj, rusz się w końcu, napierdziemy. Śmiesznie to musi wyglądać, bo dla innych ludzi wyglądało, jakbyśmy mega inteligentni byli i gramy w szachy. Uuu, jacy mądrzy ludzie. Chcę mu zbicia. Od jutra, tak? Że dzisiaj jeszcze kochasz elektryki. Ale ja cały czas kocham elektryki. A musisz kochać spalinowe. Musisz kochać. Mówisz, kocham spalinowe od północy. Dobrze. Co sądzisz o zapachu tego gazu? Wolę benzynę. To jest bardzo sensowne rozwiązanie w silnikach wolnossących. Wolnossąca V8 5,7 litra. Dobra, zdradzę. Ja też mam Rama 5,7 chemii V8. Kupiłem go, będzie za 3-4 miesiące filmu mnie na kanale z zakupu Rama. I tam też bardzo mocno zastanawiam się nad gazem, bo patrząc na to, że to będzie moje daily, gaz w Polsce się bardzo opłaca, bo po 15 tysiącach kilometrów mi się zwraca tak naprawdę. Patrząc na to, jak jeżdżę, a jeżdżę bardzo niespokojnie. No i tyle, no, czysta ekonomia. Ja wszystko mam w liczbach, tak jak każde auto kupuję z myślą o tym, żeby nie stracić na nim, a wręcz zarobić, żeby po prostu się opłacało. Tak samo jest z paliwem czy z czym innym. Jeżeli auta elektryczne są zajebiście oszczędne, na przykład tak jak Tesla, na której 100 tysięcy złotych już na ładowaniach zaoszczędziłeś, to jest zajebisty zysk. I zawsze liczby będą przemawiały za tym, żebym w życiu prywatnym się z czymś zgadzał. I takie pokrótce moje zdanie. Chciałbyś mi podpowiedzieć z Robertem, musisz wstać. Sami nie chcemy. Tak jest. Robert, ale nie wiesz, co tak robisz. Co tam? To jest niesamowite. Będąc takim ufolutkiem w takiej dziczy elektryków. Świat zmierza w jakąś stronę, nie wiem czy dobrą. Ostatni przystanek Nordkap. Byliśmy już tak blisko, że teraz już nie było odwrotu. Wyścig na Nordkap trwa! Zostało jakieś 50 km, ale zbliżamy się do ładowarki. To pod pretekstem jakiegoś zwykłego wyjścia do sklepu. Pojadę na Nordkap. Jest 21, to za pół godzinki będę, za godzinkę. Wrócę do nich jakby nigdy nic. Powiem, że sklep zamknięty, wszystkie 5 sklepów obskoczyłem. Jutro będą się bardzo cieszyli zapewne, że jest, dojechaliśmy i będą mówili: o, pierwsi, jesteśmy pierwsi, bo ja zawsze za nimi jeżdżę. Jakby im się coś stało, to żebym widział wszystko. Taką niespodziankę im zrobię, że na Nordkap będę co najmniej 2 razy, dzisiaj i jutro. To ja do sklepu podlecę. Dobra, i teraz muszę im jakoś uciec. Dobra, uciekłem im. Nordkap mamy za 34 minuty. Niesamowite. Ale się zdziwią. Nordkap 500 metrów! Ale warto było? Mam nadzieję, że warto, że się po pierwsze nie obrażą,
Ale nie, no znam ich, nie obraziliby się za takie coś. Wyścig oficjalnie wygrywa Buczo. Ile można było się tłuc na tych ładowarkach, to jest dramat po prostu. Dobra wiadomość. Jedziemy, wszystko zgodnie z planem. Tesla jest przede mną. Myślą, że... że wygrają wyścig. Puszczacie mnie i ciśniemy, ja pierwszy. A nie, nie, nie. Tesla nie może być pierwsza. Ale ciekawy jestem, jak zareagują. Jestem mega podekscytowany. To by była dobra reklama Dodge'a albo aut spalinowych po prostu. Kiedy elektryki się ładują, auta spalinowe spełniają swoje marzenia. Dojeżdżamy już. Ciekawy jestem, czy zauważą to. O, twoja naklejka. Jak to? Byłeś tu wcześniej. Co ty gadasz, że się zachowała 3 lata? Rzeczywiście, moja naklejka. Zajebiście. 3 lata się zachowała. Coś niesamowitego. Jak się cieszycie na Nord Cup? Jest zorza. Oszukałeś po prostu, bo my przyszliśmy na 50% i myśleliśmy, że tu śpimy, a ty powiedziałeś, że idziesz do sklepu, a pojechałeś przykleić naklejkę. Danielu. Ale jakby... Jaki zły! Jakby wiesz... Tak? Jesteś zły? Nie, nie jestem zły, ale jakby to nie jest do końca uczciwe, bo jechaliśmy razem i nagle... Wiesz, jak ja bym powiedział, że zatrzymuję się na siku, a znaczy ty byś powiedział, że zatrzymujesz na siku, a ja bym pocisnął dalej. Chciałem im zrobić niespodziankę i wyszło jak zawsze. Kolejny dzień, nie wiem już jaki to jest dzień tygodnia, ale właśnie wstałem. Nie wiem w ogóle, czy wyraźnie do was mówię. Jest tak zimno, ale warto było naprawdę. Ojejku, teraz już czuję, że niewyraźnie mówię. Bardzo dziękuję w tym miejscu naprawdę partnerom mojej wyprawy, czyli przede wszystkim Ram Factory. Bardzo dużo pieniędzy zainwestowali w ten wyjazd. Jeśli wy chcielibyście importować jakieś auto, to nie ma lepszej firmy. I to z ręką na sercu mówię, sprawdziłem wiele firm. I Alco Patrol, to jest druga firma, drugi partner, który wyłożył kupę siana, żeby pojechać ze mną na ten wyjazd. To jest firma, która może wam pomóc z kalibracją alkomatów. A oprócz tego firma, która sprzeda wam alkomat, jeżeli nie macie, jak macie jakiś prezent na przykład dla taty, dziadka, mamy, kogokolwiek, dla brata, chcecie kupić alkomat, no to w zasadzie ja sobie nie wyobrażam innej firmy. Jeżeli będziecie za rok myśleli o takim prezencie, to przypomnijcie sobie wyprawy Roberta z High Five, wejdźcie w film i w filmie jest link w opisie do obu tych firm, Import Out i Alkomaty. Pamiętajcie o tym, bo to wróci do was prędzej czy później, jakby to są rzeczy, które bardzo często wracają do nas w życiu, czyli kupno auta i pomiar trzeźwości. Jest ją! Jak ja się cieszę! To niby nic, ale nie tak bardzo, bardzo dużo. Piękne RSQ8 podjechało tutaj. Zobaczcie, w jakim krajobrazie. Piękne słoneczko. Jadę teraz w stronę... Ale mam fryzurę. Jadę teraz w stronę Finlandii. Tam kolejne ciekawe przygody, więc warto będzie oglądać dalej. Jest pięknie i będzie jeszcze piękniej. Tak jak powiedziałem, w kolejnym, ostatnim już odcinku w serii Winter Trip High Five czeka was bardzo fajny seans podróżniczo-przygodowy z domieszką oczywiście motoryzacji. Dziękuję wam, że jesteście ze mną w tej wyprawie. Dziękuję partnerom wyprawy alkopatrol.pl oraz Ram Factory. A ty, drogi widzu, sprawdź, czy subskrybujesz program High Five. Podobno większość z was ogląda bez subskrypcji. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniesz na dłużej. Do następnego. Cześć.